Kapitan lejtnant Wolfhard podczas II wojny światowej był dowódcą niemieckiego okrętu podwodnego U-556. Ten młody oficer Luftwaffe wśród swoich przyjaciół nazywany był rycerzem Parsifalem, a jego wojenne losy w dużej mierze powiązane były z niemieckim pancernikiem Bismarck. Zapraszam więc Państwa do wysłuchania wojennej historii tego dowódcy niemieckiego ubota. Historii Parsifala Kriegsmarine. Wolfhard urodził się 5 czerwca 1915 roku, a swą przygodę z niemiecką marynarką wojenną rozpoczął dość szybko, bo już w wieku niespełna 18 lat w kwietniu 1933 roku. Po odbyciu standardowego szkolenia przydzielonego początkowo na okres roku czasu na pancernik kieszonkowy Admiral Graf Spee, a już w roku 1937 został on przeniesiony na U-boty. Jeszcze na rok przed wybuchem II wojny światowej został on na pewien czas oficerem wachtowym na pokładzie U-16, a 19 października 1939 roku, będąc w stopniu Oberleutnanta zur See, otrzymał on swoje pierwsze dowództwo okrętem podwodnym, jakim był należący do typu 2B, U-14. Wolfhard spędził łącznie ponad pół roku na tej jednostce, osiągając pewne sukcesy. Jednak już w czerwcu 1940 roku został on przeniesiony na kolejnego ubota typu 2B, jakim był U-137. Także i dowodząc tą niedużą jednostką nawodną, Wolfhard udowodnił, że jest świetnym dowódcą. Do grudnia 1940 roku, kiedy ostatecznie zdał jej dowodzenie, udało mu się zatopić kilka wrogich statków o łącznej masie ponad 19 000 BRT. Sukcesy odniesione na mniejszych okrętach podwodnych sprawiły, że już niebawem Wolfhardowi przydzielony został kolejny, nieco większy od wcześniejszych i dopiero co zbudowany ubot. Był nim U-556, jednostka zaliczana do typu 7C. Wolfhard objął nad nią dowodzenie dnia 6 lutego 1941 roku i niemal z marszu wraz ze swoją załogą przystąpił do kilkumiesięcznych szkoleń na pokładzie tego nowego ubota. Istniał pewien bliski związek i wręcz niewytłumaczalne zbiegi okoliczności pomiędzy awansowanym na kapitan lejtnanta Wolfhardem, jego U-556 oraz pancernikiem Bismarck i załogami obu okrętów. Dla marynarzy z Bismarcka U-556 i jego załoga nie były jedynymi z wielu, a wręcz przeciwnie. Istniały bardzo bliskie więzi przyjaźni pomiędzy załogami obu jednostek. Oba okręty, na których służyli, powstały w hamburskiej stoczni Blom und Voss. Oba też w roku 1940 przez długi czas stały obok siebie na kotwicy w porcie. Ich załogi zaprzyjaźniły się, a kiedy U-556 miał zostać wcielony do służby, Wolfhard, nazwany w Kriegsmarine rycerzem Parsifalem, zwrócił się z prośbą do dowódcy Bismarcka, Ernsta Lindemana, o udzielenie orkiestry,
której muzyka umili ceremonię przyjęcia U 556. Lindemann zgodził się bez wahania, a Wolfhard w zamian za to zaoferował mu swój patronat nad jego okrętem. Lindemann zgodził się też i na to. Od tej pory, aż do zatopienia na Bismarku, wisiał naszkicowany przez Wolfharda dyplom patronacki. W jego skład wchodziła uroczysta przysięga załogi U-556 o następującej treści. My, U-556, oznajmiamy przed Neptunem, panem oceanów, mórz, jezior, rzek, strumieni, stawów i potoków, że pomożemy naszemu wielkiemu bratu pancernikowi Bismarck w każdej sytuacji na wodzie, na lądzie i w powietrzu. Hamburg, 28 stycznia 1941 roku. Dowódca i załoga U-556. Na owym dyplomie patronackim znajdowały się także dwa rysunki. Pierwszy z nich przedstawiał rycerza Parsifala, który trzymając w jednej z dłoni miecz, odganiał od Bismarcka wrogie samoloty, a kciukiem z drugiej dłoni zatrzymywał zmierzające w jego kierunku torpedy. Drugi rysunek przedstawiał sytuację, w której nieduży U-556 holuje za pomocą liny potężnego Bismarcka. Lindemann i Wolfhard zostali dobrymi przyjaciółmi. Ich załogi brały wspólny udział w ćwiczeniach morskich na Bałtyku w początkach 1941 roku. Znany był przypadek, kiedy Lindemann przepuścił przed siebie załogę U-556 podczas ćwiczeń artyleryjskich w strzelaniu do tarczy. Załoga Ubota wystrzeliła do niej łącznie 10 pocisków, a po wszystkim tarcza nie nadawała się już absolutnie do niczego. Wolfhard obawiał się, czy zdarzenie to nie będzie miało negatywnego wpływu na relacje z Lindemannem. Jednak ten nie odebrał tego incydentu jako czegoś negatywnego. Miał wówczas powiedzieć do Wolfharda te oto słowa. Chętnie na to panu pozwalam i życzę, aby na Atlantyku odniósł pan tak samo dużo szybkich sukcesów i otrzymał do tego Ritterkreuz. Wyraźnie ucieszony tą reakcją Lindemana, dowódca U-556 odparł. Mam nadzieję, że obaj otrzymamy Rittenkreuz we wspólnej walce na Atlantyku. Po okresie przeprowadzonych szkoleń na Bałtyku, zarówno Bismarck, jak i U-556 zostały wysłane w swój pierwszy patrol bojowy na Atlantyk w maju 1941 roku. U-556 opuścił port w Kilonii pierwszego dnia tego miesiąca i wyruszył w długą i niebezpieczną drogę aż na wody północnego Atlantyku, na południe od Grenlandii. Kiedy tam dotarł, zdołał zatopić za pomocą działa okrętowego nieduży trawler rybacki, a następnie został włączony do składu wilczego stada West i wspólnie z innymi ubotami wziął udział w ataku na konwój OB-318. Atak ten okazał się dużym sukcesem dla Wolfharda. Zatopił on wówczas dwa statki, a jeden ciężko uszkodził. Następnie, 10 dni później, 20 maja 1941 roku, U-556 wziął udział w kolejnym skoordynowanym ataku grupy ubotów na konwój atlantycki, jakim tym razem był HX-126. Tu po raz kolejny Wolfhard popisał się świetnymi umiejętnościami dowódczymi, dzięki którym w ciągu jednego dnia zdołał on zatopić 3 brytyjskie statki konwojowe. W tym samym czasie, kiedy Wolfhard brał udział w ataku na konwój HX-126, pancernik Bismarck pokonywał wody Bałtyku i zmierzał w kierunku zachodnim, na Atlantyk. O jego działaniach już wkrótce miał dowiedzieć się Wolfhard. Kiedy 24 maja 1941 roku dowódca U-556 dowiedział się przez radio o zatopieniu Hooda, wiadomość ta tak bardzo go zaskoczyła, że początkowo nie chciał w nią wierzyć. Jednak już niebawem kolejne napływające informacje radiowe miały przynieść mu osobisty ból, troskę i smutek.
26 maja 1941 roku, pozbawiony torped i z niewielkimi zapasami paliwa, U-556 znajdował się w Zatoce Biskajskiej i powracał właśnie ze swojego pierwszego patrolu bojowego do bazy na zachodnim wybrzeżu Francji. Otrzymał on wówczas rozkaz udzielenia pomocy znajdującemu się w bardzo złej sytuacji pancernikowi Bismarck. Wolfhard zawrócił więc i ruszył z pomocą dla swojego większego brata. Jeszcze tego samego dnia wieczorem jego U-bot znalazł się w niedalekiej odległości od bezpośrednich działań bojowych przeciwko Bismarckowi. O godzinie 12 w nocy z 26 na 27 maja, kiedy Bismarck toczył już śmiertelny bój z alianckimi niszczycielami, Wolfhard zanotował w swym dzienniku następujące spostrzeżenie. Wiatr północno-zachodni o sile 5, stan morza 5, szkwały deszczowe, umiarkowana widoczność, bardzo ciemna noc. Wynurzyłem się. Co mogę zrobić dla Bismarcka? To straszne uczucie być w pobliżu i nic nie móc zrobić. Mogę tylko prowadzić rozpoznanie i sprowadzić okręty podwodne. Utrzymuję kontakt na granicy widoczności, melduję pozycję i wysyłam sygnały namiarowe, aby ściągnąć pozostałe okręty. Godzina 3:52. Trzymając się wschodniej strony, wycofuję się na południe, aby zająć dogodną pozycję obserwacyjną, zgodną z kierunkiem dryfowania. Wkrótce osiągnę granicę tego, co mogę uczynić, biorąc pod uwagę zapas paliwa. W przeciwnym razie nie dotrę do domu. Godzina 4:00. Fale są coraz wyższe. Bismarck ciągle jeszcze walczy. Zameldowałem o pogodzie dla Luftwaffe. Godzina 6:30. Nadano ostatni meldunek z utrzymania kontaktu. Pojawił się U-74. Optycznie przekazałem zadanie utrzymywania kontaktu. Na silnikach elektrycznych i przy małej prędkości najlepiej mogę utrzymywać się na pozycji. Na powierzchni morza potrzebuję paliwa. I muszę wracać. Tymczasem mniej więcej w tym samym czasie, o godzinie 7:10, na przygotowującym się do swojej ostatecznej bitwy pancerniku Bismarck, Lütjens wydał swój ostatni meldunek do Rzeszy. Jego treść brzmiała następująco. Wysłać U-bota do zabezpieczenia dziennika działań bojowych. W niecałą godzinę później otrzymał on odpowiedź od grupy West, która brzmiała: U-556 przypłynie po dziennik. Dziwny zbieg okoliczności sprawił, że to właśnie zupełnie przypadkowo spośród wszystkich U-botów całej niemieckiej Kriegsmarine to właśnie U-556 znajdował się najbliżej Bismarcka, kiedy ten najbardziej potrzebował pomocy. Jednak ze względu na brak paliwa i torped, Parsifal Wolfhard nie był w stanie ochronić okrętu, którego był patronem przed wrogimi samolotami i torpedami. Nie był w stanie wykonać uroczystej przysięgi, którą złożył wraz ze swoją załogą na widniejącym na pokładzie Bismarcka dyplomie patronackim. Tak naprawdę rozkaz przejęcia dziennika działań bojowych z Bismarcka nie dotarł do niego na czas. Tuż po godzinie 6:30 U-556 wszedł w zanurzenie i pozostał w nim przez 6 godzin. Pozostając w zanurzeniu, w godzinach przedpołudniowych Wolfhard słyszał szereg detonacji, których nie potrafił zinterpretować, a w okolicach południa zdecydował się na wynurzenie. Wkrótce też doszedł do niego spóźniony rozkaz o zbliżeniu się do Bismarcka celem przejęcia jego dziennika działań bojowych. Jednak wówczas Bismarcka już nie było. Wiadomość o zatopieniu Bismarcka, śmierci Lindemana i większości załogi pancernika bardzo zasmuciły Wolfharda, który ostatecznie 30 maja zakończył swój pierwszy rejs bojowy, dopływając do Lorient. Co ciekawe, za udział w tym rejsie Parsifal doczekał się wreszcie swojego Ritterkreuz, którego zaledwie kilka miesięcy wcześniej życzył mu Lindemann, który także pośmiertnie został wyróżniony tym odznaczeniem. Prorocza rozmowa obu dowódców sprzed kilku miesięcy zrealizowała się.
Czas płynął dalej. Już wkrótce, dnia 19 czerwca 1941 roku, Wolfhard wypłynął na swój drugi patrol bojowy, a jego celem miał być atak na atlantycki konwój HX-133. Konwój ten wypłynął z kanadyjskiego portu w Halifaxie dnia 21 czerwca 1941 roku i kierował się do Wielkiej Brytanii. W jego skład wchodziło początkowo 49 statków wypełnionych cennymi materiałami. Konwój posiadał eskortę, która miała mu towarzyszyć przez całą trasę i która początkowo składała się z jednego niszczyciela Ottawa oraz czterech korwet. Następnie na środkowym odcinku trasy za bezpieczeństwo konwoju miała odpowiadać płynąca z Islandii brytyjska grupa eskortowa. Konwój posuwał się dość szybko, przy prędkości kilkunastu węzłów. Jednak już niedługo po wypłynięciu na Atlantyk, dnia 23 czerwca, został on namierzony przez załogę niemieckiego okrętu podwodnego U-203, która poinformowała o tym fakcie inne, znajdujące się w pobliżu niemieckie okręty podwodne. Jednym z nich był U-556. W kolejnych kilku dniach U-boty podejmowały skoordynowane ataki na konwój, zadając mu poważne straty, a nad ranem 27 czerwca na polu bitwy konwojowej pojawił się wreszcie U-556 Wolfharda. Dowódca tej jednostki zmagał się wówczas z pewnymi problemami technicznymi, gdyż miał awarię sprzęgła w jednym z silników, przez co działał on bardzo głośno. Jednak pomimo tego postanowił rozpocząć atak. W momencie, gdy tylko Wolfhard dojrzał konwój, w celu zajęcia dogodnej pozycji w wynurzeniu wyprzedził go, a następnie zanurzył swojego U-bota. Kiedy jednak dowódca U-556 przygotowywał się do odpalenia torped, został niespodziewanie namierzony przez urządzenia hydrolokacyjne znajdujące się w pobliżu korwety na Sturtiu, a jej dowódca nakazał natychmiastowy kurs w kierunku wrogiego sygnału. Fakt szybkiego zbliżania się okrętu nawodnego został odnotowany także na pokładzie U-556, a Wolfhard z zanurzenia peryskopowego wydał natychmiastową komendę do zejścia na większą głębokość. U-556 opadowo odchłania Atlantyku i kiedy znajdował się na głębokości 70 metrów, w jego bliskiej odległości doszło do potężnych eksplozji pierwszej serii brytyjskich bomb głębinowych. Sześć podwodnych detonacji wstrząsnęło całym U-botem. Do jego wnętrza zaczęła napływać woda, jednak sytuacja nie była jeszcze krytyczna. Załoga panowała nad uszkodzeniami, a Wolfhard nadal zanurzał okręt, aż osiągnął on głębokość 130 metrów pod powierzchnią. Dowódca U-556 liczył, że na tej głębokości zdoła uchronić załogę przed śmiercionośnymi bombami głębinowymi. Tymczasem w miarę upływu czasu na powierzchni atlantyckiej polowanie na U-556 nabierało rozpędu. Do korwety na Sturtium dołączyły kolejne dwie jednostki tego typu – Silendine i Gladiolus. Ich załogi nie były już jednak w stanie nawiązać kontaktu hydrolokacyjnego, co skutkowało powolnym brakiem przekonania o bliskiej obecności U-bota. Jednak po pewnym czasie poszukiwany kontakt pojawił się ponownie na urządzeniach hydrolokacyjnych korwety Gladiolus, a z jej pokładu zrzucono do wody kolejnych 10 bomb głębinowych. Po chwili od ich podwodnych eksplozji na taflę oceaniczną wypłynęła duża plama oleju. Nikt nie miał już żadnych wątpliwości, że w otchłani pod nimi ukrywa się wrogi okręt podwodny. Wkrótce znajdujące się na powierzchni załogi korwet dokonały kolejnych zrzutów bomb głębinowych, a sytuacja załogi znajdującego się głęboko pod nimi U-556 stawała się coraz bardziej dramatyczna. Do tej pory Wolfhard, chcąc pozostać niewykrytym, wyłączył głośno działający lewoburtowy silnik, lecz w wyniku bliskich podwodnych eksplozji, wdzierającej się wody do kadłuba i awarii silnika prawoburtowego, musiał zdecydować się na uruchomienie feralnego drugiego silnika, który pracował bardzo głośno i ściągał alianckie urządzenia podwodnej detekcji. Koniec U-556 był już bliski. Tymczasem na jego pokładzie, po kilku godzinach ukrywania się w głębinach, Wolfhard, licząc się z możliwością awaryjnego wynurzenia,
wydał rozkaz do zniszczenia pokładowej maszyny szyfrującej Enigma. Niepewna sytuacja okrętu dawała się też we znaki członkom jego załogi. Po piątym ataku bombami głębinowymi, dwóch z nich weszło do sterowni i zażądało natychmiastowego wynurzenia okrętu, a ich niesubordynacja została opanowana dopiero po groźbie użycia wobec nich broni. Wkrótce też wdzierająca się woda osiągnęła taki poziom, że dowódca O-556 stracił nad nim kontrolę. U-bot zaczął bezwładnie opadać na coraz większą głębokość. Zdając sobie sprawę z dramatycznej sytuacji, w jakiej się znalazł, Wolfhard zdecydował się na ostatnią deskę ratunku, jaką było szasowanie zbiorników balastowych i wynurzenie. Niemniej dowódca O-556 nie składał całkowicie broni, gdyż liczył, że w sprzyjających okolicznościach uda mu się na powierzchni podjąć walkę z jego prześladowcami. Po paru chwilach od wydania komendy do szasowania, obła sylwetka O-556 z impetem wynurzyła się na powierzchnię atlantycką, tuż przy burcie korwety Gladiolus, której załoga rozpoczęła w kierunku U-bota natychmiastowy ostrzał z dział, kaliber 102 mm. Wturowały jej załogi dwóch pozostałych korwet. U-556 znalazł się w ogniu krzyżowym, a przebywający na jego pokładzie Wolfhard zdał sobie sprawę, że walka z korwetami jest niemożliwa, a jego okręt stracony. Wydał więc komendę do natychmiastowego opuszczenia pokładu O-556 przez jego załogę i zatopienia jednostki. Niemcy rozpoczęli ewakuację przez włas kiosku przy jednoczesnym ostrzale z korwet, w wyniku którego poległo kilku załogantów okrętu podwodnego. Ci, którzy przeżyli, skakali do wody i tam starali znaleźć się bezpieczne schronienie przed ogniem przeciwnika. Obserwujący te wydarzenia z pokładu korwety Gladiolus, jej dowódca, doszedł do przekonania, że istnieje realna szansa na przejęcie wrogiego okrętu podwodnego. W tym celu w pośpiechu wyznaczył on z członków podległej mu załogi specjalną grupę abordażową, która na spuszczonej do tego celu łodzi rozpoczęła rejs w kierunku U-bota. Po paru chwilach grupa ta pod dowództwem porucznika Gifford Halla i z jednym wyłowionym z wody niemieckim oficerem znalazła się przy pomoście okrętu. Brytyjczycy szybko weszli do jego kiosku, lecz raptem zauważyli, że jednostka szybko tonie. Jej centrala jest całkowicie zalana, a wokół intensywnie czuć śmiertelnie trujący chlor. W takiej sytuacji dowodzący grupą abordażową nakazał przerwanie dalszej akcji i powrót na pokład korwety. Jego zdobyczą okazała się tylko rakietnica, a także instrukcja konserwacji torped. Pozostających dotychczas w wodzie rozbitków O-556 wydobyła załoga korwety Gladiolus. Okazało się, że czterech Niemców zginęło podczas ostrzału okrętu, a jeden zmarł w wyniku zatrucia się trującym gazem wydzielanym z aparatu ratunkowego. Pozostali na czele z dowódcą przeżyli i trafili do brytyjskiej niewoli. O-556 podzielił los pancernika Bismarck w zaledwie równy miesiąc po jego zatopieniu. Z kolei Wolfhard, będąc już w niewoli, był poddany licznym przesłuchaniom. Trafił do brytyjskich, a później kanadyjskich obozów dla więźniów wojennych i tam doczekał końca wojny. Po jej zakończeniu powrócił do Niemiec w roku 1947 i pozostał w nich aż do swojej śmierci. Parsifal Kriegsmarine zmarł w Willingen dnia 13 sierpnia 1982 roku w wieku 67 lat.